wielką radością informuję mieszkańców województwa opolskiego o uruchomieniu przekazywania do gmin naszego województwa maseczek ochronnych. Dzisiaj, jutro i pojutrze, dzięki uprzejmości i pomocy Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej w Opolu i Komend Powiatowych, rozpoczynamy ładowanie i przekazywanie 3,5 miliona maseczek dla mieszkańców województwa opolskiego. Te maseczki będą następnie dystrybuowane z komend powiatowych Straży Pożarnej do gmin, a z gmin bezpośrednio trafią już do mieszkańców naszego województwa. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego na prośbę wojewody opolskiego uczestniczą w transporcie środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców województwa opolskiego. W tej chwili są ładowane samochody ciężkie, kwatermistrzowskie z terenu województwa opolskiego, które następnie rozwożą i rozwiozą środki ochrony indywidualnej dla mieszkańców województwa opolskiego. Średnio na każdego mieszkańca naszego województwa będzie przypadało około 4 maseczek. Bardzo, bardzo Państwa proszę, z epidemią nie ma żartów, dlatego bardzo proszę, ażebyście Państwo używali tych maseczek, ażeby to wszystko, co dzisiaj już zacznie trafiać do gmin, do wszystkich gmin województwa opolskiego, było przez Państwa używane. Maseczki to w dużej mierze zapewnienie Państwa bezpieczeństwa w tych trudnych czasach epidemii.